Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnych aktualnościach narodowych na kanale Hrober Szlak w cyklu, w którym jak co tydzień przedstawiamy Państwu ciekawe wydarzenia. Jakie w całym kraju się będą, w, będą organizowane, będą, będą się odbywały. Ten tydzień to przede wszystkim rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, więc od tego zaczniemy i zaczniemy od, od wydarzeń, właśnie temu poświęconych w takim bloku, niekoniecznie chronologicznie. Oczywiście. Jakby główne uroczystości tej rocznicy 74. One odbędą się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w środę 25 maja o godzinie o godzinie 10. Wtedy te uroczystości się rozpoczynają. W zasadzie jest otwarte muzeum od godziny dziesiątej. Jest prezentacja pamiątek porodmistrzu, możliwość zwiedzania pawilonów tegoż muzeum przy Rakowieckiej 37 w Warszawie, a ta główna część zaczyna się wieczorem od 18.30 mszą świętą. Potem po mszy wręczenie statuetek Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych osobom wspierającym i tworzącym muzeum. W latach 2016-2022 o 20:30 koncert w hołdzie Rotmistrzowi. Występują m.in. Krzysztof Cugowski, Krzysztof Iwaneczko, Andrzej Lampert, Basia Pospieszalska, Klaudia Kołata, Barbara Ewa Pospieszalska. O 21:15 przejście pod Ścianę Śmierci i o 21:30 w godzinę zamordowania Rotmistrza Pileckiego składanie kwiatów, wstęp wolny. Więc taki cały dzień z Rotnictwem Pileckim w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Rakowieckiej w Warszawie, ale główne te uroczystości dopiero od godziny, od godziny 18. .00. Na pewno ciekawe wydarzenie, na pewno warto w nim uczestniczyć. I proszę Państwa, tegoż samego dnia, 25 maja o godzinie 18.30 również w, w Warszawie odbędzie się wykład dr Anny Mandreli, na który zaprasza Instytut Hetmana Żółkiewskiego i Dom Warszawski Bractwa Przedmurza wykład dr Anny Mandreli Życie i śmierć rotmistrza Pileckiego i to z kolei o 18:30 w Centrum Sportów Umysłowych przy ulicy Polinezyjskiej 10 na Ursynowie Również zapraszamy doktor Anna Mandrela, którą Państwo znacie na pewno, również z materiałów na naszym kanale zamieszczanych. Więc nie trzeba jakby postaci przedstawiać. 25 maja, również z tym, że o godzinie 18.30 i jeśli chodzi o wydarzenia które upamiętniają rotmistrza Witolda Pileckiego to z kolei we Wrocławiu przemarsz szósty wrocławski marsz pamięci rotmistrza Pileckiego z tym że on odbywa się on odbywa się 29 maja w niedzielę o godzinie 19, e, i organizują to wydarzenie: Koliber Wrocław, Stowarzyszenie Odraniemen i Akademia Patriotów. E, rozpoczęcie na Placu Solnym we Wrocławiu, i przejście jest planowane pod pomnik Rotmistrza Pileckiego. Taki w formie takiego pierścienia, który się znajduje we Wrocławiu, bodajże na promenadzie staromiejskiej, i tam zakończenie tegoż przemarszu w niedzielę o 19:00, rozpoczęcie na Placu Solnym. A z innych wydarzeń zapraszamy, zapraszamy w środę, 25 maja, też taki dzień, w którym się różne rzeczy kumulują. Z kolei, w tegoż 25 maja przypada rocznica śmierci księcia Mieszka I. Jest to, jak piszą organizatorzy, pierwsza. Dokładna, dzienna data w historii Polski. I jako, że szczątki księcia spoczywają w katedrze w Poznańskiej na Ostrowie Tumskim, to tegoż dnia odbędą się właśnie uroczystości w tej katedrze, w tej złotej kaplicy, gdzie spoczywają mieszko. I i Bolesław Chrobry, tym bardziej, że jest to rocznica śmierci 1030 taka dosyć powiedział powiedzmy okrągła i w planie są o godzinie 7.00 jutrznia żałobna, a o godzinie 18 msza święta rekwiem w rycie tradycyjnym z egzekwiami za zmarłego księcia. I na to wydarzenie zaprasza Fundacja Świętego Benedykta i Poznańskie Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej. I ostatnie wydarzenie, wyjątkowo spotkanie nasze łódzkiego środowiska odbywa się nie w czwartek, a w Piątek ze względu na różne okoliczności, i jest to z, tym razem spotkanie pod szyldem Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Katolickiej imienia kardynała Stanisława Chozjusza. Spotkanie, które ja będę miał przyjemność prowadzić, spotkanie dyskusyjne, jak to często mamy w zwyczaju. I temat kryzys czy rezultat przyczyny obecnego stanu Kościoła. W 5, 1830 próchnika 1 lokal 321. Również serdecznie zapraszamy do udziału czy osobiście czy online. No zawsze jednak ten kontakt osobisty jest najlepszy, najważniejszy najbardziej taki powiedzmy owocny. Więc serdecznie zachęcamy, i cóż, proszę Państwa, to już wszystko w tych aktualnościach narodowych. Dziękujemy za. Tutaj towarzyszenie treściom publikowanym na naszym kanale. Prosimy o ich udostępnianie, upowszechnianie w dalszym ciągu. Także wspieranie naszego kanału poprzez upowszechnianie tychże naszych materiałów udostępnianie, lajki, subskrypcje, komentarze. Także prosimy o dalsze wsparcie finansowe naszego kanału i czekamy na informacje o różnych wydarzeniach jakie będą organizowane, chętnie od nich zamieścimy informacje, a tymczasem ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia w kolejnych programach.